Delta Pi to enigmatyczny film na YouTubie, który przyciągnął zainteresowanie ponad 8 milionów osób. Wyjaśnione tam jest zjawisko nazwane właśnie Delta Pi. Jest to nic innego jak matematyczny symbol różnicy ciśnień. Skutki owej różnicy mogą być na tyle gwałtowne, że aż śmiertelne, co zostało dobrze opisane w owym niepozornym filmie. 25 lutego 2022. Grupa pięciu nurków dostała zadanie konserwacji rurociągu służącego do transportu ropy pomiędzy tankowcami a rafinerią na brzegu. Na jeden koniec rurociągu nałożony został nurkowy dzwon, w środku którego nurkowie mogli przeprowadzić operację. Dzięki temu nie musieli robić całości pod wodą, co ułatwiało sprawę. Końcówka instalacji była zabezpieczona specjalnymi nadmuchiwanymi korkami, aby uniemożliwić wyciek z niej ropy. Owe korki izolują również strefę niskiego ciśnienia wewnątrz rury ze światem zewnętrznym, w którym jest ciśnienie o wiele wyższe. Pracownik podał nurkowi klucz do otworzenia korka. Nurek następnie udał się do dzwonu, gdzie wraz z resztą zespołu zaczęli poluzowywać korek. Gdy tylko korek został odkręcony, różnica ciśnień zassała wszystko wewnątrz dzwonu do środka rury. Wszystko, łącznie z wodą wokół oraz pięcioma nurkami. Okazało się, że rurociąg nie był w pełni zapełniony ropą. Znajdowało się w nim mnóstwo powietrza, co spowodowało taką reakcję. Przez 90 sekund nurkowie byli gwałtownie przepychani dalej w głąb rurociągu. This time, don't hold my breath no longer, man. Shoot. Rurociąg znajdował się na nierównym terenie, przez co miejscami był wyniesiony do góry. W takich miejscach gromadziło się powietrze, to właśnie tam w końcu zatrzymała się piątka. Fyzal, Rishi, Jasów, Kazim i Chris ocknęli się w kompletnej ciemności. Z wieloma obrażeniami, w tym złamaniami, pocieszali się i rozmyślali, co zrobić dalej. Chris, który znajdował się na początku, myślał, że zostali wessani głową w dół i aby wrócić do dzwonu, powinni zacząć się cofać. Fyzal, Jasów i Kazim byli pewni, że wpadli nogami, czyli powinni poruszać się do przodu. Chris zaufał przeczuciu większości. Grupa zaczęła powoli poruszać się do przodu, pomagając sobie nawzajem. Przeciskali się przez ciasne, śliskie wnętrze rury w kompletnej ciemności. Po jakimś czasie napotkali dwie butle z tlenem z podłączonymi do nich akcesoriami. Chris poinformował, że dalsze oddychanie powietrzem z rury może spowodować skutki uboczne, takie jak mdłości czy halucynacje. Poradził, aby wszyscy co jakiś czas wdychali małe ilości powietrza ze zbiorników, które dostarczałyby do organizmu czysty tlen. Poruszając się dalej, podnosił się poziom wody. Niektórzy z mężczyzn mieli już poważne problemy z oddychaniem. Inni nie mogli dalej się poruszać z powodu wycieńczenia i obrażeń. Chris postanowił sprawdzić, jak wysoki jest poziom wody dalej. Odłączył się od grupy i zaczął samemu czołgać się do przodu. Odkrył, że fragment rury przed nimi jest kompletnie zalany. Mając sprzęt do oddychania zaledwie dla dwóch osób, Chris podjął trudną decyzję, aby spróbować uratować resztę i wezwać pomoc. Musiał przy tym zabrać jedną z butli i ruszyć dalej, zostawiając resztę.
Wszyscy zgodzili się na owy plan, wiedząc, że to ich jedyna szansa na ratunek. Chris ruszył w otchłań rury wypełnioną wodą w połączeniu z ropą. Nie wiedział, ile zostało mu powietrza, ani czy porusza się w dobrym kierunku. Wkrótce, przez pogarszającą się jakość tlenu, zrozumiał, że kończy mu się jego zapas. Niedługo po tym spotkał coś na swojej drodze. Była to kolejna butla z tlenem. Po przeszukaniu najbliższego terenu znalazł do niej regulator, niestety bez ustnika. Zdesperowany, wepchnął pokryty oleistą mazią cały regulator do swoich ust. Mimo potwornego dyskomfortu udało mu się złapać oddech z butli. Kontynuował dalej. Dotarł do fragmentu tylko do połowy wypełnionego wodą. W nim napotkał kolejną butlę z tlenem. Mniej więcej w tym czasie usłyszał głos. Był to Fyzal, wołający jego imię. Postanowił on podążać za Chrisem. Poprosił, aby ten chwilę zaczekał. Chris jednak postanowił się nie zatrzymywać, wiedząc, że nie zostało im dużo czasu. Dotarł do zgięcia w rurze prowadzącego do góry. Nie wiedząc nawet, czy to dobry koniec rurociągu, postanowił wspinać się. Jeden z końców był wysadzony przez ciśnienie i otwarty. Drugi jednak dalej pozostawał zakręcony korkiem. Chris wiedział, że długo już nie wytrzyma. Zdeterminowany, wiedząc, że jest już przy samym wyjściu, znalazł ostatnie siły i ruszył do góry. Udało mu się. Było to dobre wyjście, a na górze czekali już ludzie i ekipa ratunkowa. Po 2 godzinach wyszedł z tego horroru. Chris, dalej chcąc uratować swoją załogę, mimo totalnego wycieńczenia, opowiedział ze szczegółami, co się stało i gdzie szukać reszty. W końcu to właśnie dzięki ich przeczuciu w ogóle trafił do dobrego wyjścia. Reszta zespołu LMCS nie mogła uwierzyć w historię Christophera. Firma twierdziła, że rurociąg jest cały zalany olejem, a butle zapewniłyby tlenu maksymalnie na godzinę. Nurkowie mimo wszystko ruszyli wzdłuż rurociągu, pukając w niego. Usłyszeli w odpowiedzi pukanie z drugiej strony. Oznaczało to, że Fyzal, Rishi, Yasuf i Kasim dalej żyli. Oficjalnie nie znaleziono sposobu na ratunek, który nie narażałby żyć kolejnych osób. Dodatkowo dalej podważano wersję, jakoby ktokolwiek mógł dalej przeżyć. Próbowano również wyjaśnić słyszalne pukanie. Nieważne, która z wersji jest prawdziwa, w każdej z nich mężczyźni zostali pozostawieni na powolną, agonalną śmierć. Ciała zostały wydobyte po paru dniach. Autopsja nie mogła ustalić dokładnej daty zgonu. Ruszyło śledztwo wobec incydentu. Because everything inside my womb and I rescue with him. Everything inside my womb and I rescue was going on. Nobody was making an attempt to rescue me. I always somebody who doesn't know what's going on and I was always somebody who can control and see things through and I feel like